Siemanko. dzień dobry, witam serdecznie drodzy Państwo, Michał z tej strony. Dzisiaj zmierzymy się z kolejnym testnetem, będzie to testnet PolymerFi, jest to DEX na Secret Network. Więc oczywiście będziemy potrzebować do tego Kepler Wallet, będziemy musieli pobrać sobie tokeny testowe z Discorda, jak i również z Kranika. I później przetestować sobie ich aplikacje, bo tu różne pule, i tak dalej. Także tym się dzisiaj zajmiemy, i nie przeciągając, zapraszam, oczywiście, na intro. Wszystkie linki macie tutaj. Polymerify w ogóle ten token również będzie mieć airdrop dla stakerów Osmo, Juno i Secret. Nie pamiętam czy tam był tak samo Atom. Tutaj jak się połączymy, to właśnie zostaniemy zapytanie o dodanie nowej sieci. Tą sieć musimy sobie dodać do naszego keplera. Gdyby to powiadomienie nie wyskoczyło, to musimy usunąć wszystkie te. Networki secretowe, które mamy, bo w tym momencie on nam dodał tutaj taki, on nam dodał taką sieć Secret Pulsar. Ja tutaj już mam 100 tokenów secret z takiego kranika. Tutaj jest ten kranik. Czasami on działa, czasami nie działa. Musicie mu wkleić tutaj ten adres, właśnie na tej sieci. Pyk, send me tokens. No teraz akurat działa i po te tokeny wbijamy tutaj do nich na Discord. Tutaj jest testnet faucet i tutaj musimy wpisać taką komendę: ukośnik tokens tokens później dajemy spację, wyskoczy nam adres i wklejamy właśnie ten adres tej sekretnej sieci, który został tam wygenerowany. Enter i nie wiem, czy oni mi tu wyślą te tokeny, bo ja już je dzisiaj pobierałem. Tutaj widzicie, kolega nie zaznaczył adresu, i jemu akurat nie wyślą tego. Tutaj mamy też polski kanał. Można się przywitać, Szymanko. Tutaj niektórym nie działa ten fałset. Ja w sumie, jak wejdę na mój portfel, to też nie widzę tutaj tych tokenów. Te sekrety tutaj przyszła mi kolejna stówka. A możemy się połączyć? Tutaj tak jest. Tutaj, jeśli chcemy zobaczyć ten balans, to musimy wygenerować sobie tak zwany ten viewing key. Submit, approve. Wtedy powinien nam się pokazać balans, jaki mamy. Mamy tutaj 100 tysięcy. Ale ja, ja, ja nie wiedziałem, że ja aż tyle mam. Dobra, approve i tutaj też. Też mam 10 tysięcy, nie 100 tysięcy, co ty gadasz. No i tą samą czynność wykonujemy tutaj, kolejną do każdego asetu. Później możemy sobie wbić, na no trading oczywiście, i sobie powymieniać je. Zrobić sobie słapy, wszystkie możliwe słapy, jakie tam są, jakie możecie sobie wymyśleć, to możecie sobie porobić. Pozwalam wam, możecie to. Ten I tutaj też jest balans, też jak klikniemy, generate secret. I tutaj też nam da ten viewing key, że będziemy mogli zobaczyć ile ich mamy. Balance tu akurat pokazuje 0, dziwne. Za to USDC mam. Mogę sobie o stówkę na przykład wymienić, zesłapować. Tutaj jeszcze mamy jakieś tokeny PLRM, PLMR. Widziałem, że to też tutaj będzie się można brydżować do Monero. Także całkiem fajna opcja. Jeśli chcemy się gdzieś ukryć z naszym balansem, to można sobie pokombinować. Także na pewno takie deksy w przyszłości będą nam potrzebne. A ja tutaj nie mam tego, nie chciałem tego tak zrobić. Tylko tak może. Robimy sobie różne swapy na wszystkie możliwe opcje. Trochę tych tokenów jest, także można się pobawić. Nie trzeba tutaj nic oszczędzać. Tutaj możemy o jeszcze sobie zmienić ten slip. Czasami oni też wymagają tego, żeby to tam powymieniać. I jedziemy dalej z tymi słapami. No, Monero też tutaj właśnie jest. Też można porobić sobie słapy. No, i tutaj mamy staking, który jeszcze nie jest dostępny. Tutaj jeszcze nic nie możemy zrobić. Te brydzie, no to wam pokazywałem, ale te brydzie też nie działają. Bo jakbyśmy chcieli dać depozyt, no to tutaj IBC są wyłączone. Pools, tutaj pewnie będziemy mogli coś zrobić. Więc ten polimer to jest coś takiego jak balancer. Są tutaj różne pule, takie na przykład ze stablecoinami, albo te, które są, mają wszystkie asety w poolu, e, mają ze zmienną wartością. Także no, mają tutaj różne te. O, I tutaj musimy właśnie dać tego approve'a. Zanim będziemy mogli dać jakikolwiek depozyt, nie wiem, czy muszę czekać. Czy nie muszę czekać? Chyba nie. No i nie przeszło, i muszę gdzieś Coś się śpieszył. Miał tutaj jeszcze adki. Dobra, i teraz, jak już tutaj mamy wszystko załatwione, to dajemy depozyt. A i nie możemy dać tego pula, bo nie mam tutaj zbyt dużo tych tokenów. Alter. Jakbym chciał dać maxa, Nie mam. To moment, musimy je załatwić sobie. Nie, no, mam ich tutaj sporo. Nie wiem czemu mi tak pokazywało, ale nie szczytywało mi balansu tego altera. Teraz jest wszystko gitara, więc możemy sobie postawić tego pula. Tak jak widać, tutaj mamy symetryczny pól, czyli po 33% na każde z tych asetów i postawiony, więc możemy stawiać następny. Tutaj mamy Monero i USDC deposit. Tutaj musimy dać approva jeszcze. Approve. Dobra, skoczyło. Done. Let's deposit. I tutaj też mam teraz, aha, już się pokazało. Dobra. Dajemy znowu deposit. Approve. I cierpliwie czekamy, aż to tutaj nam skoczy. I tak robimy każdego kolejnego pula. Proszę Państwa. Teraz mamy XDAI/USDC. Również deposit. Tutaj musimy dać approve'a. Approve. i lecimy z tym no dobra dan depozyt tutaj też możemy na przykład dyszkę sobie wrzucić i ciach lecimy z tym zobaczymy czy nam odpłaci ten test czy nam nie odpłaci w sumie tutaj żadnych informacji nie było jeśli chodzi o jakiekolwiek nagrody no ale nigdy nie wiadomo lecimy kolejny Tutaj też musimy dać aprowa. O no, się rodzi, robi się w moment takie testnety. Dla was nie powinno być problemu, bo Wy tylko klikacie, za mną macie pokazane co i jak. Także tutaj czasami tylko z siecią mogą być jakieś jaja. Tutaj nie możemy dać tak dużo 0, 0. Pół. Jedynie jak coś jest zapchane albo na sieci, albo jakieś kraniki, to wtedy powiem, możecie mieć problemy. A tak, no to to 5 minut klikania i załatwione. Dobra. Teraz jeszcze tego ostatniego. Tutaj jest tutaj jest coś nie tak. Atki. Dobra. a Approve teraz. Aha, bo nie mam tego. Znaczy, no ciekawe, czy nie mam, czy mi tylko pokazuje, że nie mam. Sprawdźmy to. Mam. Jednak mam. Może musi być odświeżony po prostu. Tak samo. Jak za pierwszym razem. No, i pokazuje mi teraz elegancko. Dobra, to możemy sobie dyszkę wrzucić, nie? Jednego, może, może pół, 02, Tak mu damy, żeby mi tu zostało trochę dolców na później też. To nie wiadomo, zawsze sobie zostawcie trochę, żeby było na później. Nigdy nie, nie pod kurek. No, ale dla Was taki test to jest elegancka. Możecie sobie robić. Po kilkanaście dziennie na kilkanaście portfeli. Ja tu jeszcze muszę to nagrać, to wiesz. Przygotować się, dogadać, poskładać, podoklejać. Dobra, tu już chyba mamy wszystko. Ja jeszcze bym sobie chciał sobie portfolio tutaj stworzyć. Dodamy sobie wszystkie te tokeny i wtedy już chyba mamy, mamy wszystko możliwe, co tutaj było do zrobienia. Zrobione. Tutaj mamy nasz holdings. Zmiany w cenach, tak jest. Dobra, to wygląda na to, że po robocie. Także dzięki wielkie. Gratuluję wszystkim wykonanego zadania. Dziękuję za poświęcony czas. Zostawcie jakąś łapkę w górę. Komentarz oczywiście na jakiegoś tam podbicia tego zasięgu. Siemanko, pozdrówki. Yo!